Za sprawą szczepień ochronnych oraz usług farmaceutycznych rok 2023 z pewnością można uznać rokiem rozwoju nowych kompetencji farmaceutów i nowej roli apteki w systemie ochrony zdrowia. Wiele kluczowych zmian dla rynku farmaceutycznego to także efekt wejścia w życie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Aby wspomóc obsługę pacjentów oraz sprostać nowym wyzwaniom, przed jakimi stanęli farmaceuci, firma Kamsow wdrożyła kilkadziesiąt aktualizacji systemu KSAOW. Już od 1 listopada, czyli od momentu rozpoczęcia obowiązywania zmian związanych z realizacją recept rocznych, farmaceuci mogli korzystać ze zaktualizowanego asystenta e-recepty, który m.in. wylicza ilość leku możliwą do wydania pacjentowi. Farmaceuci mogą korzystać także z nowej funkcjonalności podobniki, która wyświetla produkty podobne do wyszukiwanych. Co ważne, za pomocą indywidualnych filtrów można zdefiniować, pod jakim kątem system ma podpowiadać produkty podobne, na przykład w zależności od postaci, dawki czy wielkości opakowania. Ten rok można uznać za przełomowy również w kontekście realizacji opieki farmaceutycznej. Obok przeglądu lekowego pojawił się kolejny rodzaj konsultacji farmaceutycznej – usługa Nowy Lek, która będzie realizowana w ramach wspomnianego programu. Co istotne, w KSAOW farmaceuci mogą już od pewnego czasu korzystać z interaktywnego narzędzia, jakim jest Farmindex Complete, które wyświetla informacje o lekach w kontekście konkretnego pacjenta. Firma Kamsow dopracowuje także narzędzie IT, które ma wspierać farmaceutę w realizacji przeglądów lekowych. Będzie to miejsce, z którego farmaceuta będzie miał dostęp do rzetelnej, potwierdzonej i aktualizowanej na bieżąco wiedzy o leku, gdzie gromadzone będą dokumenty dotyczące przeglądu, takie jak ankiety i wywiady z pacjentem, a automatyczna analiza farmakoterapii zaoszczędzi farmaceucie cenny czas. Od listopada 2023 roku apteki mogą realizować szczepienia ochronne i rozliczać się z NFZ. Wydarzenie to ma przełomowe znaczenie dla aptek, ponieważ od tego momentu apteki zaczęły pełnić rolę taką jak inne placówki specjalistyczne. Farmaceuci rozpoczęli również tworzenie dokumentacji medycznej oraz rejestrowanie zdarzeń medycznych w systemie P1. W realizacji całego procesu szczepienia w aptece, od weryfikacji uprawnień pacjenta w EWUŚ poprzez wpis do elektronicznej karty szczepień, aż do rozliczenia refundacji, farmaceutów wspiera system KSPPS oraz KSEDM Suite. Przełom roku to też dobry czas, aby wspomnieć o inwentaryzacji. Mobilna aplikacja KS Aptics zyskała nowy wygląd i funkcjonalności, dzięki którym praca z nią stała się efektywniejsza. Korzystający z aplikacji farmaceuci nie tylko szybciej przeprowadzą inwentaryzację, zweryfikują dostawy czy skompletują leki za recepty, ale także sprawdzą stan magazynowy i lokalizację towaru po zeskanowaniu kodu z opakowań produktów. Co ważne, farmaceuci mogą korzystać z wybranych funkcjonalności KS Aptics bez ponoszenia kosztów zakupu licencji i urządzenia. KS Aptics Lite można bowiem pobrać bezpłatnie na telefon z systemem Android i korzystać z niego bez ograniczeń przy kompletacji leków z e-recept. Kolejne apteki i kolejni farmaceuci doceniają korzyści płynące ze współpracy z Kto ma lek. Tym samym serwis swym zasięgiem obejmuje już 85% aptek w kraju. W 2023 roku została wprowadzona możliwość zbiorczej prezentacji statystyk dotyczących współpracy z Kto ma lek dla sieci aptek. Jak widać, miniony rok przyniósł sporo nowości w systemie aptecznym Kamsow, ale także wyzwania wynikające ze zmieniających się przepisów prawa oraz nowych kompetencji farmaceutów i potrzeb pacjentów. Jak się odnaleźć w tej niełatwej rzeczywistości, prezentowaliśmy m.in. podczas dwóch edycji konferencji Nawigator e-Zdrowia. Materiały z tych wydarzeń dostępne są dla Państwa po rejestracji na dedykowanej stronie www. Serdecznie zachęcamy również do śledzenia naszych serwisów społecznościowych, gdzie prezentujemy nowości, informujemy o ważnych zmianach i wydarzeniach. Zatem do zobaczenia i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku.